Przez ostatnie dwa tygodnie Artur mówił sporo na temat diabła, mówił o demonach, ale też to, co ważne i nie powinno nam umknąć, to mówił bardzo dużo na temat umysłu. Ja mniej więcej 2,5 tygodnia temu, tak około, jeszcze zanim Artur rozpoczął te dwa nauczania, dostałem takie przekonanie też, aby następne moje nauczanie czy słowo dotyczyło umysłu. I tak wiecie, jak się przyglądam też temu, co jest dzisiaj, co było tydzień temu, też w zakresie ducha sierocego i postępowania już później, też po tym uwolnieniu. Umysł jest bardzo ważny. Nasz umysł tutaj jest jakby kluczem do wielu rzeczy. To, co chcę dzisiaj do was powiedzieć, zatytułowałem Stały umysł w ciągłej zmianie. Bo tak jest. Bo tak żyjemy. I będę chciał dzisiaj najprościej, jak potrafię. Najprostszym językiem trochę popraktykować to słowo. Co to znaczy stały umysł w ciągłej zmianie? Pierwsza rzecz taka fundamentalna w ogóle, żeby wyjść, to w Izajasza 26:3 czytamy: temu, którego umysł jest stały. To jest rzecz, której musimy być pewni, ale też ją dobrze rozumieć. Nie w religijny sposób. Umysł Boga jest stały. Bóg ma stały umysł. Jego umysł nie zmienia się wraz ze zmianą jakichś okoliczności. Co to w ogóle oznacza stały, tak? Stały to jest zawsze pozostający w tym samym miejscu, w tym samym położeniu, niezachwiany, tak? Nie ulegający jakimkolwiek zmianom, tak? Czyli umysł Boga nie podlega zmianom. Ale tak jak powiedziałem, my to musimy rozumieć głębiej, bo ludzie często patrzą bardzo płytko, tak? Jednowymiarowo, dwuwymiarowo, nie? Kiedy przeanalizujemy się tego głębiej, to widzimy, że są pewne cele nadrzędne. Te cele nadrzędne, one są fundamentalne. One są związane z istotą Boga, z Jego charakterem i z Jego osobowością. I teraz zobaczcie, bo gdyby to słowo rozumieć tak religijnie, to pewne rzeczy mogłyby się kłócić. Mamy taki przykład. Czytamy sobie w pierwszej Mojżeszowej, bodajże w 18 rozdziale, bo nie zapisałem tego, jak Abraham rozmawia z Bogiem w sprawie uratowania Sodomy. Abraham negocjuje z Bogiem i mówi, czy znajdzie się tam, czy ze względu na 50 sprawiedliwych i tak dalej, i tak dalej. Rozpoczyna negocjacje. Co? Tak? W tym temacie, tak? Bóg jest z nim w tej rozmowie i zgadza się na jego rozwiązanie. Druga rzecz, zobaczcie, bo to też chodzi o to, żeby dobrze to rozumieć. Jak Noe otrzymał informację, że będzie potop, tak? Noe w posłuszeństwie wybudował arkę, był potop, ludzkość została osądzona i później Bóg mówi, że już nigdy więcej nie zaleje ich, tak? Nie będzie potopu. Ale jego umysł jest stały. Co to oznacza? To oznacza, że Bóg w swojej istocie, on z jednej strony zawsze szukał sposobu, przed Chrystusem tutaj, szukał sposobu, jak uratować człowieka i z drugiej strony, jak osądzić grzech. Tak było. Są pewne cele nadrzędne, czyli to musimy dobrze rozumieć. Umysł Boga kierunkowo jest stały. On kierunkowo jest stały.
Nie zmieniają się u Niego cele, plany i dążenia. Jego umysł jest spójny z Jego sercem, ale to, że kierunki są stałe, nie oznacza, że metody zawsze są stałe. Metody mogą być różne, ale kiedy wejdziemy głębiej i zanurzamy się właśnie w to ojcowskie serce, w Jego cele, Jego pragnienia, tak? To On jest stały i spójny. I to jest bardzo ważne. To jest, tak wiecie, fundament, którego trzeba sobie po prostu wbić. Nie mieć żadnych wątpliwości, że On jest stały. I teraz, wiecie, Ewangelia generalnie, ona jest prosta. I w zasadzie życie z Bogiem tak naprawdę też ono jest proste. Jak odebrałem tą informację, żeby podzielić się na temat tego, że mamy mieć stały umysł w ciągłej zmianie, to od razu, wiecie, zacząłem taki przykład, który jest jakby taki mi najbliższy. Ja bardzo lubię jeździć samochodem. Ja nawet jak jestem zmęczony fizycznie, tak, to kiedy ja wsiadam w samochód, ja odpoczywam. Zmienia się otoczenie, ja mogę nie spać, tak? Mogę gdzieś tam ziewać, ale generalnie ja tak mam, ja się relaksuję. Przejechanie dla mnie tam 1500-1800 kilometrów nie stanowi problemu. I podzielę się z wami, tak jak powiedziałem, bo chcę to powiedzieć takim słowem bardzo prostym, żeby ono było dotykalne dla każdego człowieka. Kiedy ja bym założył teraz, że wyjeżdżam dzisiaj stąd i jadę sobie teraz na Bałkany. Jadę do Bośni, a może do Czarnogóry. Jadę sobie teraz do Czarnogóry. Nie? To jest mój cel. Kończymy nabożeństwo, wsiadam w samochód i jadę do Czarnogóry. Tak postanowiłem. I teraz po drodze najpierw złapię mnie skrzyżowanie Dzierżoniowskiej z S8. Prawdopodobnie będzie czerwone światło. Dalej, kiedy będę jechał tą S7 czy S8, to będzie korek. Będę musiał trochę w nim postać. Po drodze będę mijał roboty drogowe, będę mijał korki, będę jechał trochę drogami wojewódzkimi, trochę krajowymi, trochę pojadę autostradą, trochę drogą ekspresową. Po drodze będę mijał masę fotoradarów. Po drodze będę mijał dzień, noc, będzie jasno, będzie ciemno. Będę mijał ludzi z różnych nacji. Będę musiał się niejednokrotnie zatrzymać. Na stacji benzynowej będę musiał zatankować. Na granicy będę musiał pokazać paszport, dowód covidowy. Paszport lub dowód. Wiele rzeczy, tak? Będzie świeciło słońce, będzie padał deszcz. Przejadę przez góry w Austrii, możliwe, że będzie śnieg. I teraz zobaczcie, bo to jest bardzo ważne. Żadna z tych rzeczy mnie nie zatrzyma. Nie może mnie zatrzymać. Ale ja nie mogę mieć kretyńskiego umysłu, że skoro ja postanowiłem, że ja pojadę teraz do Czarnogóry, to cała moja droga to będzie autostrada i ustawiony tempomat. Nie może być tak, że na pierwszych światłach, jak zobaczę czerwone światło, co teraz? Nie może być tak, że korek na S7 on mnie zatrzyma. Dlaczego? Ja jestem skoncentrowany na celu. Jadę do Czarnogóry. Mijam różne okoliczności. One są bardzo różne. I teraz, jak postawimy sobie Biblię, okej, to mamy przykład, że Filip, on był teleportowany, tak?
przyjął przez wiarę teleportowany, ale w pozostałym zakresie, jak apostołowie chodzili, to chodzili przez pustynię, nie mieli rozwiniętej autostrady generalnie i samochodu, tak? Przez te wszystkie okoliczności, jak Tomasz szedł 5 km z buta do Indii, to musiał przejść. Musiał przejść na boso lub z buta, ale musiał przejść. I każdy z nich musiał to przejść, ale byli skoncentrowani na celu. Patrzyli dalej, tak? Ja generalnie tak mam, że jak rozpoznaję jakiś cel w swoim życiu, istotny w ogóle, tak już wychodząc piramidalnie od tych najważniejszych celów, czy później sobie definiuję jakiś cel, to ja zachowuję się jak koń na wyścigach. Byliśmy raz na Służewcu z dziećmi też, nie polecam generalnie. Myślałem, że to są piękne wyścigi, okazało się, że tak naprawdę króluje tam hazard i pijaństwo. Jeden facet był tak pijany, że po prostu aż z ławki należącą w ogóle spadł z wielkim hukiem. Okej, ale popatrzyłem sobie w ogóle jak funkcjonują te konie, tak? I one biegną. Te konie jak startują, one biegną. One koncentrują się tylko na tym, żeby dolecieć do mety. I ja mam podobnie. Ja się nie zatrzymam na czerwonym świetle i nie zawrócę. Nie zadam sobie pytania w pierwszym korku. Trzeba by na pewno, jednak ja mam jechać do Czarnej Góry, czy Bóg chce mi coś powiedzieć. Nie zacznę panikować. Naprawdę, słuchajcie, bo to jest z pozoru banalne słowo, nie? Ale praktyka i tak naprawdę wbicie sobie tego stałego umysłu, to są rzeczy w ogóle kluczowe do wszystkiego. Tu w tym kościele, w tym w ogóle ruchu, w tej nauce apostolsko-proroczej, tak, są takie, no, przede wszystkim ta nauka prowadzi do tego, żeby dusza człowieka była zdrowa. Ja dzisiaj jakby nie chcę o tym mówić, bo to byśmy godzinami mogli gadać, czyli co? Czyli umysł przede wszystkim ma być zdrowy, a po drugie ma być stały. Jak to się skupić dzisiaj właśnie na tym drugim wątku, tak? No bo, wiecie, to nie chodzi o to, żeby umysł był stały w jakiejś głupocie, nie? Czy w jakichś tam religijnych kierunkach. Więc po to jest ta nauka, żeby ją wziąć, tak ona, ta nauka uzdrawia. I teraz chodzi o to, żeby ten umysł w oparciu o tą naukę był stały. Stabilny, nie podlegający żadnym zmianom. I teraz chcę trochę się skoncentrować w tej dalszej części tego, co mam wam dzisiaj do powiedzenia. Co to w ogóle oznacza w praktyce stały umysł? Po pierwsze, stały umysł to umysł, który nie jest targany przez emocje. Nie jest targany. To nie oznacza, że emocji ma nie być. Że emocje są złe. Nie, emocje są neutralne, emocje są do tego, żeby nimi zarządzać. Ale zobaczcie, ile razy doświadczyliśmy czegoś takiego. Kochany Kościół, wspaniały, w ogóle wow, jaki on jest w ogóle, wow, super. Za tydzień, wy jesteście zwiedzeni, wszyscy jesteście zwiedzeni, wszyscy zwiedzeni. Życie. Ja dokładnie, wiecie, obserwuję. Przychodzi nowy człowiek. Jakie uwielbienie! Wow! Całe życie szukałam. Chodziłam wszędzie, ale dziadesku, normalnie mówię ci, takie w ogóle ciary tutaj. Ja was, nigdy was nie. Ja bym normalnie w ogóle, wiesz, to moje życie. Karmicie mnie. Tydzień. Dwa. Skrajne emocje. Jakaś zapaść emocjonalna. Wiecie, nie? To jest, w ogóle to jest szeroki temat, bo to nie chodzi tylko o przyjście do kościoła, tam, wiecie, że zostaje ktoś pobudzony. Ludzie w taki sposób chodzą w związki małżeńskie. Dokładnie tak. Emocjonalnie. Coś zagra, coś tutaj, wow, a jeszcze nie daj Boże, jest to połączone z odrzuceniem,
Ktoś tak naprawdę uważał, że jest niegodny dobrej żony, dobrego męża, dobrego partnera. Nikt się mną nie zainteresował i teraz pojadę na emocjach. Zrobię wszystko, żeby rok izraelski skrócić do 2 miesięcy, tak? A po 2 miesiącach, ale właśnie przyklepane, mam, cały dzień nie wiem, mam. Ale już skrajnie inne emocje, już w drugą stronę. Emocje już wywrócone, tak? Ale dopiero teraz, tak naprawdę teraz zaczniemy etap narzeczeństwa i uzdrawiania emocji. Życie. Ja czego doświadczam? W niedzielę potrafi ktoś do mnie powiedzieć tak. Michał, jesteś gościem. Chcę być taki jak ty. Chcę, żebyś był moim liderem. Jestem gotowy. Chcę. We wtorek się dowiaduję, że już go nie ma w kościele. Śmiejemy się, ale to śmiech przez łzy. Stały umysł. To umysł, który nie jest targany przez emocje, wzloty jakieś i upadki. Jeśli masz tak, jeśli jeszcze tak masz, że popadasz na zmianę w takie sfery emocjonalne, w takiej euforii, wow, jak tu jest cudownie, albo w ogóle, czy w czymkolwiek, bo tu nie chodzi tylko o kościół, tak? Ze stanami depresji. To nie jest twoja osobowość. To nie jest tak, że ty tak masz. To jest miejsce, które trzeba uzdrowić. Nie ma takich osób normalnie, których to by się mieściło w ramach ich osobowości. I teraz chcę wam powiedzieć przy tym coś takiego bardzo, bardzo ważnego i prawdziwego, bo ludzie, którzy nie okiełznali swoich emocji, oni cały czas szukają emocjonalnych przeżyć z Bogiem. A kiedy się zagłębić to bardziej, to tak naprawdę oni szukają emocjonalnych przeżyć, ale swojej duszy. Tego szukają. Tego szukają, bo to są... Myślą, że życie z Bogiem głębiej, dalej, jak sobie wzrastają, polega na tym, że cały czas te emocje rosną. Że te... A jak teraz... Jak już tak się wielce głęboko w Boga, to normalnie będą takie emocje, to już będą mucha nie siada, nigdy takich nie było, nie? To w ogóle jest nie tak. Powiem wam prostą prawdę. Chciałbym, żeby to, jeśli ktokolwiek jeszcze potrzebuje, to chciałbym, żeby to tak zostało już jakby ten temat zamknięcie. Nie ma czegoś takiego, nie ma, nie istnieje, jak emocjonalne spotkanie z Bogiem. Nie ma, bo Bóg jest duchem i my jesteśmy duchami. A emocje są związane z duszą. Z Bogiem można się spotkać w duchu i w prawdzie. W duchu i w prawdzie. Nie ma czegoś takiego. Z każdej strony nas zalewa informacja z szeroko rozumianego Kościoła o poszukiwaniu emocjonalnych wrażeń, emocjonalnych spotkań. To nie są spotkania z Bogiem. Emocje, teraz tak, jeśli dochodzi do spotkania w duchu i w prawdzie, mogą temu spotkaniu towarzyszyć emocje u człowieka w wyniku tego spotkania, ale nie muszą. Mogą. Natomiast emocje nie świadczą o głębokości spotkania z Bogiem. W ogóle o tym nie świadczą. Słuchajcie, wynikiem spotkania z Bogiem jest albo jakieś objawienie, czyli była jakaś ciemność we mnie. Czegoś tam nie widziałem, tak? Bóg mieszka w moim duchu, ale na poziomie poruszania się tutaj na tym świecie, przez mój umysł, przez moją duszę, przez moje tam ciało, czegoś nie widziałem. Teraz spotykam się z prawdą, spotykam się w duchu i w wyniku tego to światełko coś mi rozjaśnia, tak? Coś, jakaś, przyjmuje jakąś prawdę, nie? Jakieś objawienie dostaje, tak? Inny temat, inne spotkanie prowadzące do uwolnienia, tak? Czyli wynikiem tego spotkania może być albo objawienie, tak to nazwijmy, żeby nie teologizować tego bardziej, albo uwolnienie, albo co? Albo jakieś ukierunkowanie.
jakaś informacja do przodu, tak? Upraszczając język prorocza. Czyli do przodu. Informacja do przodu. Tak? To jest efektem spotkania z Bogiem. I teraz wielokrotnie podzielę wam się też swoim świadectwem. Wielokrotnie, kiedy spotykam się z Bogiem w jakiejś prawdzie, w jakimś świetle, w jakimś ukierunkowaniu, czy w jakimś uwolnieniu, nie towarzyszą temu żadne emocje. Żadne. Spotykam się. Wiecie, jaka jest reakcja? Spotykam się z czymś. Przyjmuję jakąś informację, na przykład jakieś ukierunkowanie i temu towarzyszy pokój. Ale pokój to nie jest emocja. Pokój to jest, wiecie o czym mówię, to jest taki stały stan, w którym jesteś, albo odkrywasz coś, co do tej pory w twoim życiu było zamknięte, jesteś maksymalnie bezpieczny, maksymalnie pewny, maksymalnie spokojny. To jest ten moment, który ludzie jak próbują to jakoś sparafrazować, także siedzisz na tych objęciach w ogóle Ojca, czy na tym krześle, czy na tym namie, jesteś absolutnie przy tym bezpieczny, tak? Nic z tobą nie targa. I teraz zobaczcie, kiedy spotykam się z Bogiem, spotykam się w duchu i w prawdzie i przychodzi jakaś informacja, to ja bardzo często później, w wyniku tego, moja dusza się cieszy. Ale to nie jest emocjonalne spotkanie. Najpierw było spotkanie w duchu i w prawdzie. Ja się cieszę, bo się czegoś dowiedziałem. Mówię, fajnie, kurczę, tato, w ogóle, fajnie, to tak jest. Nie jestem smutny z tego powodu, bo albo mnie to ukierunkowuje, co mam w życiu dalej robić, tak? Albo mnie to uwalnia w czymś, albo mi coś poszerza, jakąś informację, jakąś część jego osoby, jego charakteru. Poszerza mi jakąś jego prawdę. Ale to nie są spotkania emocjonalne. Takie, że w ogóle tutaj leżałem, tarzałem się na plecach, czułem w ogóle takie w ogóle wibracje i to w ogóle było takie spotkanie z Bogiem. Nie. Spotkanie jest w duchu i w prawdzie. Przychodzi jakieś światło, przychodzi jakaś informacja, jakieś większe zrozumienie. No i tak, no i wtedy automatycznie dusza to zassała. I dusza się cieszy, ale to jest ważne, przyjaciele, bo emocjami mamy władać, mamy je używać, mamy je sobie podporządkowywać, tak? Stały umysł, pierwszy punkt, stały umysł to umysł, który nie jest targany przez emocje. A zwróćcie uwagę, jeszcze zakończąc ten temat, że ludzie po nawróceniu szczególnie, kiedy dla tej duszy to jest taki ogromny skok, kiedy te pierwsze spotkania z Bogiem powodują jakby też taką ogromną jakby poruszenie też w duszy, no bo to wszystko, co do tej pory było, zostaje jakby wyrwane i później siłą rzeczy masę ludzi o swoim rozwoju, tak, jakby szuka, no ale się, gdzie ten ogień, to nie ogień, to emocje. Ogień, a emocje to dwie różne rzeczy. Ogień jest związany w ogóle z tym, tak, że ty jesteś świadomy w ogóle, skoncentrowany na maksa, na wykonaniu w ogóle zadania. Jesteś świadomy swojego zjednoczenia z Bogiem. Jesteś świadomy tego, że jesteś ochrzczony w ogóle Duchem Świętym. Znowu to jest kolejne, mówiąc to, co mówi Agata, nasz religijny język, bo dla świata też on nie jest znany. Czyli masz potęgę, siłę, moc, zdolność i możliwości Boga. Decydujesz, że swoje życie poświęcasz, w ogóle, że chcesz wypełnić zadania. W ogóle jesteś skoncentrowany na tym, tak, jesteś wyposażony i ten ogień ci w ogóle rozrywa i ty lecisz w ogóle. A emocje to w ogóle są. Ale po nawróceniu często jakby są te emocje. I ludzie szukają emocji. Emocji. Jakie będę miał emocje? Czy ja tutaj w ogóle mam emocje? Czy ja na tym uwielbieniu, czy ja w ogóle miałem emocje? Ja nie wiem, czy miałeś emocje. Ja czasami jak gram na tym basie w ogóle, ja nie mam emocji jako takich. No, nie one są jakby ważne. Ale przychodzi do mnie jakaś informacja w ogóle. Coś przeżywam. Coś mi się w ogóle otwiera. Przychodzi jakieś słowo. Słowo wiedzy, nie wiem, słowo mądrości, ono nie przychodzi emocjonalnie. Przez wiarę je przyjmuje. To jest informacja. Informacja krajowa. Więc to jest pierwszy punkt. Drugi punkt. Stały umysł. To umysł, który nie jest targany przez to, co widzi. I wrócę do tego przykładu, tego banalnego, życiowego przykładu, od którego wyszedłem na początku, tak? Ludzie to jednak trochę postrzegają życie z Bogiem w taki sposób,
Że tak myślałem, że jakbym się trzymał tego przykładu, że mam cel dzisiaj, że jadę do Czarnogóry, tak? I teraz ludzie tak myślą, że to znaczy, że ja teraz wsiądę w ten samochód i będę grzał te 140, 160 non-stop. I teraz, kiedy dojeżdżają do tego pierwszego skrzyżowania, nie? I nagle widzą czerwone światło. Modliłem się. Modliłem się przecież. Dlaczego jest czerwone światło? Boże, nie działa, nie widać, nie słyszę, może się pomyliłem, może do proroka pójdę. Dlaczego jest czerwone światło? Ja widzę czerwone światło. Ale powiedziałem wam, poza przypadkiem teleportacji generalnie, wszyscy, tak, którzy przeżywali i przeżywają dzisiaj życie, przez te różne okoliczności muszą przejść. Nie da się przejechać do stąd, z tego parkingu, na parking w Czarnogórze, cały czas jadąc autostradą. Nie da się. Trzeba minąć to światło. To samo dalej w korku. Jak to teraz? Na pewno Bóg mi chce coś powiedzieć. Bo widzę korek, korek widzę. A ja widzę cel. Ja widzę, że jestem w drodze do Czarnogóry. To widzę. Nie widzę korka. Korek mnie nie interesuje. Ja kiedyś się usłyszałem tą prostą prawdę, to ja sobie ją bardzo mocno wbiłem do siebie, że to, że coś widzę, nie jest dowodem niczego. Co tak wiecie? Takie proste informacje, które w ogóle zmieniają całkowicie głowę, bo całe życie byłeś się nieukarmiony, czy karmiona. Że to, co widzisz, dotknij, empirycznie wyjaśnij, wszystko to jest prawda. Nie? To niczego nie dowodzi. Czerwone światło niczego nie dowodzi. Korek, który widzę, niczego nie dowodzi. Co mnie to obchodzi? Widzisz pusty portfel? Co widzisz? Kłamstwo widzisz. Jak widzisz pusty portfel? Widzisz chorobę? Kłamstwo widzisz. Kłamstwo. To trzeba jednoznacznie nazywać te rzeczy. Nie dorabiać do tego ideologii. No tak, mój portfel jest pusty, ale Bóg może go zaopatrzyć, tak? Bo Bóg jest Bogiem zaopatrzenia, to jest Bóg obfitością, go może zaopatrzyć. Kłamstwo widzisz. To nie jest wiara. To nie jest wiara. Jeśli pusty portfel nazywasz pustym portfelem, tak? To kłamiesz. Jesteś kłamcą. Coś wam powiem teraz. Artur mówił ostatnio, parafrazując, żeby upiększać historię, kiedy głosimy świadectwo, nie? Kiedy głosimy Ewangelię. Ci po ludzku mówiąc, kłamać. Ja to robię mocno. Nie tylko kiedy głoszę Ewangelię. Po ludzku bardzo często kłamię. Ale ja nie podlegam tym zasadom już. Ja to zrozumiałem. Miałem taki okres, że to jeszcze było takie, to mi się tak jeszcze kłóciło. Jak coś za bardzo zrobiłem, to mi się tak jakieś mrowienia. Mrowienia w tym zakresie czułem. Ja się, przyjaciele, koncentruję w rozmowach duszpasterskich. Czasami też w nauczaniach. Podkoloryzowuję sobie pewne historie, bo się koncentruję na świętym przekazie prawdy. Prawda ma zostać podana. Zobaczcie, co z tym zrobiła religia. To jest w ogóle sprytne. Jezus zrobił tak samo. I teraz, żeby z jednej strony piętnować taką postawę, to mówi się tak, że jeśli mówisz przeciw temu, co widzialne, to ty kłamiesz. Tak Kościół mówi. Mas szeroko rozumiany Kościół mówi w ten sposób. Że jeśli mówisz inaczej, coś nazywasz niż ty widzisz, to że ty kłamiesz. Ale w przypadku Jezusa to są przypowieści. No bo oni też nie mogą jakby powiedzieć, że Jezus kłamał, więc to są przypowieści. To zostało jakby fajnie nazwane, tak? Ale zrób to samo, kłamiesz. Jesteś kłamcą. Świat, wiadomo, że cię tak osądzi, bo świat myśli tylko tymi kategoriami. Ale szeroko rozumiany Kościół nie zmienił parametrów w swojej głowie i robi tak samo. A ja w ogóle mnie to nie obchodzi, pewno. Koncentruję się na świętym przykazie, to zrozumiałem. Ja mam podać prawdę i ta prawda ma być podana tak, żebym ja mam wbić się centralnie w serce, żeby ta osoba ją przyjęła. I tylko to jest istotne. Tylko to. Dam wam przykład. Jeden z ostatnich filmików, które tam nagrywałem w tej mojej serii, ona jest taka 15-minutówki, które mają rzucić jakiś temat i zachęcić później do zgłębiania jakby dalej. Powiedziałem taką rzecz, że człowiek, który nie jest narodzony z Bożego Ducha, aby wyjść z tego szamba z alkoholem, musi pojednać się z Bogiem. I ktoś mi zarzucił, jedna osoba,
że to nieprawda. Że można wyjść z alkoholu inaczej. Ale mnie to nie obchodzi. Ja się w ogóle na tym nie będę koncentrował. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że Jezus umarł za każdego człowieka, tak? Bóg też chce, aby każdy człowiek doszedł do poznania prawdy i każdy człowiek potrzebuje Jezusa, więc może to zawsze brutalnie, ale naprawdę ja już jestem jakby wolny od tego. Nie obchodzi, czy ktoś wyjdzie z alkoholizmu, czy nie wyjdzie z alkoholizmu, tylko czy przyjmie Jezusa. Ja nie będę wartościował teraz grzechów, ten chla, a ten plotkuje, ale ładnie wygląda, jest taki bardziej sympatyczny, tak? Nie będę. Jeden lata po burdelach, tak? A drugi, nie wiem, onanizuje się i wysyła jakieś tam SMS-y. Jakie to ma znaczenie? Jakie to ma znaczenie? I tak chodziło o to, że ludzie są winni jednego przede wszystkim, tak? Tego, że nie wybrali Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Ja nie mam powołania do tego, żeby rozkminiać temat wyjścia z alkoholizmu. Ja mam powołanie do tego, żeby człowieka przeprowadzić do Jezusa. Więc wykorzystam każdy moment i w każdym z perspektywy, zobaczcie, z perspektywy wieczności. Ja się koncentruję na wieczności tego człowieka, a nie na jego doczesnym problemie. I będę w tym cwany, będę sprytny i będę bezwzględny. I nie interesuje mnie to. Mogą mi tam pisać w ogóle, że w ogóle to jest płytkie, tam różne rzeczy mi piszą, piszą mi tam, że tam ktoś mi napisał, że jest... On jest terapeutą i teologiem, i on tam milczy, czy coś. Jakie to ma znaczenie? Nie ma żadnego, słuchajcie. Mówię o perspektywie prawdy. Bo co? Bo celem nadrzędnym. To, co powiedziałem wam na początku, mówiąc o stałym umyśle Boga. Celem nadrzędnym mojej aktywności na YouTubie jest w zakresie niezbawionych przyprowadzenie ich do Jezusa, w zakresie zbawionych to, aby zasilili nasze szeregi i stali się uczniami i żeby w ogóle rośli, tak? To są moje cele. I to są cele nadrzędne. I wszystko inne jakby jest temu podporządkowane. Zobaczcie teraz, bo ja chcę dzisiaj trochę was poprowokować. Przekazałem wam pewną prawdę? Przekazałem. Jest ona głęboka? Wierzę, że tak. Jakie znaczenie ma, czy rzeczywiście ktoś do mnie zadzwonił i mi to powiedział, czy nie? Czy to wymyśliłem? Żadnego znaczenia to nie ma. Żadnego. Mogłem to teraz wymyślić. A mógł rzeczywiście zadzwonić. To nie ma znaczenia. Ważne jest to, że dbamy o nasz umysł. Umysł, który przez całe życie podlegał świeckiemu systemowi, a teraz z każdej strony atakuje go religia, która w zakresie umysłu gdzieś to opakowała z zewnątrz Jezusa, tak? Ale w zakresie umysłu niewiele się zmieniło. Niewiele się zmieniło. Dobra. Trzecia rzecz. Stały umysł to umysł, który nie jest targany przez to, co odczuwa. Ja ci daję taki bardzo prosty przykład, bo tak jak powiedziałem, chcę, żeby to było bardzo jasne. Jak jesteście głodni i idziecie do sklepu i ulegniecie temu odczuciu głodu, to wydacie dwa razy więcej pieniędzy, niż planowaliście i kupicie sporo więcej rzeczy, których nie potrzebujecie. Ale wasze odczucie głodu potęguje w tym momencie, tak? Potęguje to, że potrzeba. Dlaczego? Bo kierujemy się odczuciem. Odczuciem głodu. I wszyscy z tym patrzymy. Na poważnie teraz. Odczucie nie jest dla nas żadnym drogowskazem. Żadnym drogowskazem. Coś wam powiem. Jak mam na przykład tak, że mam intensywne w ogóle dni, ale powiedzmy, kładę się tam spać, 23, po 23. Następnego dnia, że mam taki sporo takich dwudniowych wyjazdów do klientów. I wstaję o 4 rano, jadę,
O 8 rano zaczynamy warsztaty, od 4 do 8 jadę. Od 8 do 16 tak naprawdę czas jest tak intensywny, że mamy czasami, nie wiem, dwuminutowe przerwy na siku. I cały czas jest praca, mocna praca umysłowa, mocna koncentracja, gdzie ja cały czas muszę być czujny, analizować, gdzieś tam pokazywać i dawać jakieś wnioski. Teraz funkcjonujesz przez jakiś czas w takim trybie. O 16 powiedzmy wychodzisz, tak, jadę w jakieś zakupy, jakiś sklep, wchodzę do hotelu, jest godzina 17. Co ja odczuwam? Zmęczenie. Odczuwam zmęczenie. Moje oczy, moje ciało szukają łóżka. No to jest normalne. Tak, to jest normalne. I teraz, ale co ja mówię? Przyjmuję przez wiarę, że Bóg zmęczonemu daje siłę. A że postanowiłem, że jestem człowiekiem służby, więc wykorzystuję każdy wyjazd, który mam, aby się z kimś spotkać. Albo na spotkaniu wzrostowym, albo na spotkaniu jakimś duszpasterskim, albo ewangelizacyjnym, tak? Więc jeśli potrzebuję, to śpiewam sobie słaby powie, czuję moc. Zanim skończę ten werset, mam takiego powera, bo ja nie robię tego w emocjach. Ja w to wierzę. Już łóżka nie widzę. Ja już jestem skoncentrowany. 17:30 jestem na spotkaniu. I chociażby czasem może być wrażenie, że ja ziewam, ale ja usługuję w mocy, bo ja to wiem, bo ja jestem skoncentrowany na tym i to jest dla mnie ważne. I nie odpuszczam tego, ale odczucia pierwsze są takie, połóż się, wyśpij się, jutro też jest dzień, nie goń. Ale inaczej zdefiniowałem swoje cele nadrzędne. Nie przyjeżdżam tutaj tylko, żeby popracować. Tak, to ważne, zarabiam tam kasę, to jest jakby istotne, ale każdą okoliczność chcę wykorzystać. Każdą. Do tego, tak? Wiecie, bo to jest świadomość też celu swojego życia i to jest stały umysł. Naprawdę, wiecie, o czym mówię. Wiecie, ile razy wasze oczy i wasz umysł pokazują wam na łóżko, na tarczę, kanapę, co macie, fotel, nie? Ja nie mówię teraz w ogóle, że mamy nie odpoczywać. To nie o to chodzi, nie? To jest świadomość pewnych celów. Ja tak zdecydowałem w swoim życiu, tak? I to tak podchodzę do tych wyjazdów. Czwarty punkt. Umysł, który nie jest targany przez to, czego doświadczę. No, tam też mam taki prosty przykład. Jakiś tam kilka tygodni temu spędziliśmy trochę czasu w czwórkę z Julitą, z Anitą i z Norbertem. No i tak się akurat złożyło, teraz będę po ludzku mówił, że pierwszego dnia oni dostali strzała, a drugiego dnia ja dostałem strzała. Strzała, po ludzku mówię, jakiś telefon, którego nie chcesz odebrać na takim wyjeździe, tak? Jakiś telefon, którego w ogóle nie chcesz odebrać i nie chcesz, żeby one były. Ale coś wam powiem. Bo to jest taka, często taka mrzonka a propos ludzi, którzy prowadzą w ogóle biznes. I to jest też takie właśnie podejście, tam Bóg Wszechmogący i tak dalej. Ludzie często postrzegają, że ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą, to oni się tak naprawdę koncentrują tylko na tym, żeby księgować kasę na swoim koncie. No oni to mają inaczej niż my, oni to tam kasy mają tylko, oni tylko tak księgują i nic, nie? Ale nie da się jechać cały czas autostradą. Nie da się. Czasem masz korek, czasem masz roboty budowlane, czerwone światło, fotoradar, przywiedli, o którym powiedziałem, widać jest 16, więc jak jeździcie, to uważajcie, bo można sporo punktów i kasy stracić. Nie da się. To są, wiecie, religijne mrzonki. Pan mi tak pobłogosławi, ja generalnie w tym moim biznesie to będzie, ja będę tylko tutaj widział. Nie. Przejdzie przez wszystkie okoliczności. Pytanie, z jaką głową ty przejdziesz? Jak twoja głowa, jak twoja wiara będą tutaj pracowały, tak? Ja do tego tak podchodzę. Ani też. To ten telefon, to chwilowe roboty drogowe. Na chwilę zdejmuję nogę z gazu, tak? Ale nie koncentruję się teraz na tym. Jakie to roboty drogowe? Nie? Okej. Okay. Za chwilę już trzymam nogę, za chwilę znowu będzie 160 i ten powód. Znowu. Bo jestem świadomy celu. Jestem świadomy, tak?
Wiecie, bo to jest umysł zwycięzcy też. To jest w ogóle mentalny zwycięzcy. Okoliczność nie może nikim zachwiać. Ostatnio tłumaczyłem to też Ibranowi. Też się podzielę z wami taką historią, bo był trochę rozżalony. Pomodlił się przed jakimś sprawdzianem. A dostał trudniejszą grupę. Ja mówię, ale synu, porozmawiajmy o tej sytuacji. Modlitwa nie polega na tym, że okoliczności będą takie, że będzie człowiekowi zawsze wygodnie, komfortowo. Okoliczności będą różne, ale ty zwyciężysz w tych okolicznościach. Bo bramy piekielne cię nie przemogą. Zwyciężysz w tych okolicznościach. Ty. I zacząłem go pytać. I jak to było, powiedz? No, jedna grupa dostała pytania. Znałem odpowiedź na wszystkie. A w mojej grupie nie znałem odpowiedzi na wszystkie. Ale wiesz co, tato? Zrobiłem tak, że napisałem te swoje odpowiedzi i wziąłem też te pytania z drugiej grupy, napisałem te odpowiedzi i jeszcze wyjaśnienie. I właśnie wygrałeś. Zbudowałeś w sobie umiejętność. Umiejętność. Czasami my patrzymy tak bardzo krótko. Tak króciutko. Tyci, tyci. Tak tutaj. Sprawdziani. Mam, nie mam. Potrzebujesz jak stratek. Po pierwsze, nie pogodziłeś się, tak? I ukształtowałeś w sobie umiejętność, by już wygrałeś. To, co zrobiłeś, zaprocentuje. Zastosujesz to w wielu sytuacjach w życiu. Trochę szerzej, trochę dalej. Trochę dalej niż takie, niż to tyci, tak, które mamy. Dalej, piąty punkt. Stały umysł to umysł, który nie jest targany lękiem. Lęk to zabójca stałego umysłu. Lęk wybija z miejsca prawdy. Z miejsca w ogóle pewności, z miejsca wiary może bardziej. Z miejsca wiary. Bo taka jest jego, zaczyna się od wiary, a później jest podważenie jakby prawdy. Zabójca stałego umysłu. I teraz przy powieści Salomona 14:30 czytamy: umysł spokojny zapewnia ciału życie. Tak? I teraz nad lękiem, czy nad odczuciem lęku możemy panować. I powinniśmy panować. Bo to wiemy już, to nie ma co powtarzać, tego wiemy doskonale, że odczucia lęku mogą towarzyszyć człowiekowi w różnych sytuacjach, ale jeśli człowiek zaczyna się otwierać na to, zaczyna się bać na ten lęk, to się zaczyna otwierać na demony, nie? Czyli najpierw przychodzi jakieś odczucie lęku w jakiejś danej sytuacji. Otworzysz temu drzwi, no otwierasz się na demony lęku. Chcę to trochę dzisiaj pokazać, bo to jest kolejna z takich rzeczy, które ja w swoim życiu poszedłem w taki bardzo zero-jedynkowy sposób, bardzo prosty. Stwierdziłem, że lęk to błąd. Lęk to kłamstwo. Bez jakichkolwiek dodatkowych wyjaśnień. Nie, po prostu. Jeśli gdzieś coś zaczynam robić, jeśli idę, to właśnie jakaś przestrzeń i odczuwam jakiś lęk, no to od razu przychodzi ten pion. Bo sobie to wbiłem, tak? Ale to jest kłamstwo. Nie zanurzam się tym, nie mogę. Ja zdaję sobie, to w ogóle jest to najgorsza rzecz, którą można zrobić. To się zanurzyć teraz w te myśli lękowe i próbować intelektualnie teraz usiądę na kanapie. Wiele osób tak robi. Usiądę teraz na kanapie, ja sobie to porozważam tą myśl i na pewno dojdę w taki sposób, że teraz będę spokojny. W ogóle nie będzie spokojny, już jest po tobie. Lęk to kłamstwo. Kłamstwo. Lęk to jest błąd. Jeśli się boisz, tak, to nie jest to prawda. Nie ma co analizować, nie ma co w ogóle rozmawiać z lękiem. Teraz to nie jest prawda, bo co jest prawdą? Jahwe Szalom. Jahwe Szalom. To jedno z jego imion. Bóg, który jest pokojem, a on jest jaki? Stały.
Jego umysł jest stały, jest spójny, mówiliśmy o tym, tak? Kierunkowo. Więc jeśli on jest pokojem, to on nie jest niepokojem. To nie jest tak, że Bóg, który jest pokojem w sytuacji, w której nas podchodzi, bo podchodzisz do jakiejś ściany, podchodzisz do jakiejś mury Jerycha i on teraz jest niepokojem w tej sytuacji dla siebie. Nie. On jest cały czas pokojem. Cały czas pokojem. Dlatego to odczucie, które do ciebie przychodzi, musisz uznać za kłamstwo. Musisz uznać za lęk. Z własnego doświadczenia wam powiem. Takie proste podejście. Bardzo proste. Zero-jedynkowe. Jest skuteczne. Ono działa. Ono działa. Skoro w moim życiu to i w życiu każdego człowieka może działać. Zobaczcie, on powiedział, Jezus w Ewangelii Jana 14:27. Pokój mój wam daję, nie jak ten świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. W tym pokoju, który dał Jezus, tak? W Jezusie mamy dostęp do Jahwe Shalom, tak? W tym pokoju jest, niech się nie trwoży twoje serce i niech się nie lęka. Tu nie ma warunku, że wtedy, kiedy płyniesz z prądem, a jak już płyniesz pod prąd, to już się trochę polękaj. Nie. Pierwsze uderzenie. Lęk to kłamstwo, lęk to grzech. Nie zgadzaj się nigdy z lękiem. Naprawdę, odwołujcie się do tego słowa, do tej prostej zasady, kiedy takie uczucia będą do was przychodziły. W 2 Koryntian 4:4 czytamy, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. To diabeł. To już ja bym tego rozwidział, bo to albo tydzień, dwa tygodnie temu dużo na ten temat mówił. Podsuwa kłamliwe toki myślowe, aby zaślepić ludzkie umysły. Tak? Co on chce robić? On chce karmić ludzi lękiem. Diabeł to jeden, w cudzysłowie, wielki, śmierdzący lęk. 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 To jest jego... On ma teraz taką naturę i osobowość. Lękową. Nie wiem, czy pamiętacie. Był w kościele taki chłopak, który opowiadał takie świadectwo, jak w czasie operacji odpłynął. Pamiętacie, co on mówił? Lęk, którego doświadczył, był nieporównywalny z czymkolwiek w życiu się stykał, a stykał się z różnymi formami lęku. Wiele jest takich świadectw, wiele jest takich informacji. Diabeł jest przesiąknięty lękiem, więc co on chce robić? Chce karmić lękiem. Z każdej strony chce atakować lękową myślą. Gdzieś podchodzisz do czegoś nowego, lęk. Podchodzisz tutaj, nie uda się. Pierwsze myśli w świecie zawsze takie były wbite. On stara się, żeby w kościele były takie same. Jezus mówi, nie lękajcie się. Inny pokój wam dałem. Nie bójcie się, tak? Ale każda ta myśl tutaj, która krąży w tym chorym systemie, bój się. Bój się. Przecież masz instynkt samozachowawczy. Bój się trochę. Są takie stare zasady, powiem wam. Jak mnie kiedyś uczono w starym życiu. Jak cię napada banda okrypów, jesteś sama, jesteś 10. Znaczy nie praktykowałem tego nigdy osobiście, tylko przekazuję wam, jak mnie uczyli. To wal w ryj największego. Przywódcy. Dlaczego? Bo działa prosty mechanizm lękowy. Jak ty powalisz przywódcę, to się wystraszą może reszta. Przestaną rozumieć, że jest ich 10. Że cię mogą zabić. Wystraszą się, bo ich guru został powolony. To stara zasada, tak? I taki jest diabeł. Zobaczcie. On taki właśnie jest. On jest lękowy. Jest jednym wielkim lękiem. Zdaje sobie sprawę, że jesteśmy narodzeni z Bożego Ducha, że mamy zupełnie inną postawę. I co on teraz może zrobić? Zna swój koniec, boi się, spróbować się wystraszyć. Wystraszę wierzącego. Może na strach pory. Może się zatrzyma. Może się wycofa. Wystraszę się. Bo ja jestem taki wielki, tak? I on się... I taka jest praktyka życia. Lęk, lęk, lęk. To zabójca stałego umysłu. Coś już wiem, coś odebrałem, idę, mam plan, daleko. A tu wszystko, tak? Nawet pierwsza ściana, pierwsze Jerycho. Ale mi się nie uda, zabiją mnie tam wszyscy.
w zależności od tego, która myśl na siebie działała w starym życiu, to ci będzie podsyłał. Więc powiem taki przykład jeszcze, też on zawsze dla mnie był taki, Duch Święty mi przypomniał. W starym życiu miałem takiego jednego kolegę, on był takim ciężarowcem, wicemistrzem Polski, tam do 23 lat, w ciężarach taki niewysoki, zbity, nie schodził z drogi, nie zaczepiał absolutnie, ale z drogi nie schodził. Jechał kiedyś pociągiem z Radomska do Częstochowy, wsiadał, bo to był główny kanał komunikacji. I taki drugi mój kolega, taki zupełnie, taki wiecie, taki normalny, taki nawet trochę flegmatyczny, taki misio, taki bardziej powiedziałbym. I oni wsiadają do tego pociągu, który tam o określonej godzinie ma być. A w tym pociągu, to jest tam końcówka lat 90. W tym pociągu jadą dwa wagony kibiców. Nie wiem, jakie drużyny, już nie chcę tutaj dorabiać. Szalikami tam generalnie kibicują. Pociągi wyglądały tak, że były te przedziały i te przejścia, takie mniej więcej szerokości, nie? Na jedną osobę. I w pewnym momencie ci goście zaczynają iść. Nie? Iść i zaczepiać ludzi po drodze, tylko tam byli jakichś dziadków czy coś tam, to tam zaczepiali. Awanturować i widać, że są nakręceni, tam testosteron w ogóle w połączeniu z jakimiś dragami czy alkoholem, tak chłopaki chcą się wyładować. No i idą, podchodzą do tych. Ten taki flegmatyczny mówi, że nogi mam zlaty, nie wiem czy narobiłem w kasie, czy nie narobiłem w ogóle, to już jest mój koniec. No to on to cudownie w ogóle opowiadał, tak prawdziwie, przeciągnięty lekiem na maksa. Ale ten drugi stoi, jak tylko podchodzą, ty, nie? Za kim jesteś, nie? A on taki jajcarz w ogóle, nie bojący się, za ruchem radzionków. Co? A to była drużyna jakaś trzecia liga, czy coś takiego. Ty, ale jakim mam w pierwszej lidze? No i co? Ale coś świetni będą, nie? I jakiś tam gość w ogóle z drugiego czy z trzeciego rzędu, tam jak którzy szli, no bo tam ciasto, mówi, nie, że tutaj coś tam chce jakąś agresję, że jednak im dowalą. A ten się obraca do tego chłopaka, tego flegmatyka i mówi, ty, przejście jest wąskie, wal na oślep, nie? Nie przejdą nas, bo przyjdzie tylko jeden. Usłyszeli takiego gościa i ten przywódca, który stał na przejściu, mówi, nie, okej, spoko. I poszedł. Dwa wagony ludzi i dwóch w ogóle chłopaków. Dlaczego? Zadziałała ta metoda, którą stosuje diabeł. Zainfekowali lękiem. Stan faktyczny, no nie mają szans. No kretynie, nie odzywaj się, poddaj się, połóż, może cię tylko skopią, nie? No tak, ale nie. Rzuca się. I tak robi diabeł, on tak robi cały czas. Oszukać. Rzucę jakiś lęk, uwierzą w ten lęk, uwierzą, a opakuję, pokażę, uwierzą i ich mam. Choć sam jestem przesiąknięty lękiem. Teraz zobaczcie, tak, bo to Paweł mówił, tak, nie bądźcie już dziećmi miotanymi lada wiatrem nauki. On mówił nauki, tak, a tutaj można to rozszerzyć. Nie bądźcie już dziećmi miotanymi lada wiatrem emocji, lęków, tego co widzialne, odczuć, doświadczeń. To samo mówił Jezus, co byście oglądać? Śnieg chwiejącą się? Na wietrze? Wietrze emocji? Wietrze odczuć? Jakichś tam doświadczeń? Stały umysł. Stały umysł. I kolejnym, ostatnim takim punktem, który jest problemem stałego umysłu i on jest też trochę bagatelizowany, to jest nieświadomość. W Efezjan 4,18 czytamy takie słowo, ono jest bardzo ważne, tu się trzeba dobrze naprawdę to zagłębić. Bez względu na tłumaczenie, chodzi mi o myśl, która jest jedna z myśli, która jest zawarta w tym słowie. Mający przyćmiony umysł i dalecy od życia z Bogiem przez nieświadomość, która jest w nim. Nieświadomość powoduje, że umysł człowieka jest przyćmiony i teraz bardzo ważne. I ludzie są dalecy od życia z Bogiem. Nieświadomość. Teraz zobaczcie, bo dlaczego tak duży nacisk kładziony jest tutaj na fundamenty? Dlaczego tak duży nacisk kładziony jest na naukę apostolsko-proroczą? Weźmy taki prosty przykład. Jeśli człowiek nie wierzy w swoje zjednoczenie z Bogiem, jest nieświadomy tego, że on w ogóle jest zjednoczony z Bogiem, on może ci przyjść i opowiadać piękne kawałki o Jezusie, o Jego doświadczeniach, o czymś tam, ale prawda jest taka, że on jest daleki od życia z Bogiem. On coś przeczytał, on coś gdzieś usłyszał,
ktoś go tam czegoś nauczył, powiedział mu, zrozumiał. To jest taka postać, wiecie, nie? Jak pan Wołodyjowski czy ktoś inny. Ciekawa historia, ma jakiś tam wpływ ze mną, ale nie jest tam, bo to jest fundament. Inna rzecz, tutaj też rano rozmawialiśmy z Chrystianem, jak człowiek, który wierzy w utracalność zbawienia, który ma całkowicie skrzywiony obraz Boga, on nie może być blisko, choć nie powie tutaj nie wiadomo czego prawdziwego. Nie może, nie może. Bo słowo mówi wyraźnie, że nieświadomość powoduje, że umysł jest przyćmiony, a ludzie są dalecy od życia z Bogiem. I to o to chodzi w tej prawdzie. Zrozumcie, tu nie chodzi o to teraz, nie mówimy kładąc nacisk na ten Kościół, nauczanie w tym Kościele i na naukę apostolsko-proroczą, to nie chodzi o to, że teraz co robimy galę. I najlepsze nauczanie w warszawskich kościołach, ranking Rzeczpospolitej 2021, pierwsze miejsce Kościół Mocy. Pani Agato, proszę wystąpić, damy pani dyplom. Oho, no tak będziemy się tutaj starać, będziemy... To są bzdury. I nie możemy też iść w taką stronę, w tym przekazie, bo to jest spójne z tym, co mówiła też dzisiaj Agata, że tak naprawdę my z takim przekazem nie możemy wychodzić do ludzi. Że my w ogóle, wiecie, bo mamy najlepsze nauczanie, czyli do nas, bo jest najlepsze nauczanie. Bo to nauczanie spowoduje, że będziesz świadomy. A jak będziesz świadomy, to twoje życie nie będzie dalekie od Boga, będziesz blisko, będziesz go doświadczał, będziesz zwyciężał, będziesz miał stały umysł, nieważne gdzie pójdziesz, ty nie będziesz w ogóle panikował. To jest dla ciebie, a nie dlatego, żeby teraz wynosić nas. Ja się tym brzydzę. Ja tym gardzę w ogóle. Ja to poniżam. To nie ma żadnej wartości. To jest element, jeden z elementów naszej religii. To trzeba rozwalić, słuchajcie. I to nikt za nas tego nie zrobi, tylko my mamy to rozwalić. Nie możemy tego tak podawać. Nie możemy tego tak podawać. Jeśli nam więcej dano, tak to się więcej od nas oczekuje. To mamy być jeszcze bardziej skuteczni, jeśli chodzi o zaludnianie nieba i o wpływ. Ale o nie wynoszenie gali, że Kościół numer jeden w Polsce czy gdzieś. To w ogóle nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Tu chodzi o życie z Bogiem, tak? Realne życie z Bogiem. Jakieś tam mistyczne też, czy mityczne wyobrażenia w życiu ludzi, nie? I do tego ich prowadzimy. Do tego. Dlaczego? Ja dlaczego na przykład? Bo jestem gotowy wziąć odpowiedzialność za ludzkie życie. Nie buduje mnie to, sam fakt, że się lepiej poczuję, że głoszę do tysiąca, to wartościuje się. To jest to poniżenie, to odrzucenie, to często się mówi, a nie, no, tysiąc ludzi mnie słucha, jestem kolo, nie? Co z tego? Powiedziałem już, ostatnio jak mówiłem, tak naprawdę chodzi o to, czy ludzie wdrażają rzeczy w życie. Czy jest realny w ogóle owoc. Ja to chcę widzieć i po co to mówię? Bo chcę widzieć podniesione życie człowieka. Podniesione życie człowieka. Co więc robić? Pokochaj zmianę. Punkt jeden. Zmianę trzeba pokochać. Zmianę trzeba przestać traktować jak wroga. Zmiana nie jest wrogiem. Ludzie mają taką tendencję, żeby sobie uwić gniazdko, schować się, opakować, tak? Modlą się o coś, a później wołają. Przychodzi jakaś zmiana, jakaś nowa okoliczność. Boże, ratuj, zmiana przyszła, pomóż mi, wyciągnij mnie z tego. No ale to efekt odpowiedzi na modlitwę. Jeśli chcesz coś zmienić, realnie czegoś doświadczyć, no to w ogóle przeskoczysz jakieś tam okoliczności. Jestem z tobą, nigdzie nie poszedłem, tak? A po drugie, ty przecież wierzysz, że masz moją siłę, moc, potęgę, zdolność, możliwości. O co chodzi w ogóle? W każdej sytuacji sobie poradzisz, tak? Każdy mur Jerycha jesteś w stanie rozwalić. I to nie musisz się wcale jakoś tam wysilać. Wystarczy, że pośpiewasz. Pośpiewasz, czy pograsz na instrumencie. W ogóle uspokój się. Więc zgódź się z tym, że żyjesz w ciągłej zmianie i że to cię nie rusza. Nie rusza cię to w ogóle, że jesteś w ciągłej zmianie, tak? I teraz też ważna rzecz. Nie przywiązuj się do niczego. No tu wyjątkiem są ludzie, których kochasz. I do niczego innego. To bardziej do nikogo, tak? Do niczego poza ludźmi, których kochasz, bo tak naprawdę jak się nie wejdzie człowiek w zależności z ludźmi, których kocha, to też nie będzie pewnej bliskości.
tylko będzie znowu jakiś tam kolejny odłam jakiejś tam religii, więc z ludźmi się ryzykuje. Ale z niczym innym. Reszta inna to tylko jakieś tam kadry z filmu po drodze z Warszawy do Czarnogóry, tak? One tam się zmieniają, ale nie są tak istotne. A jeśli ludzie cię porzucą, to pamiętaj, że to jest tylko chwilowy korek na autostradzie. Ale nie oglądaj się wstecz, bo jesteś człowiekiem celu. Świadomym celu i świadomym drogi. Nie zastanawiasz się wtedy, czy zawrócić na tym skrzyżowaniu, nie? Jesteś człowiekiem celu. Pierwsza Mojżeszowa 8:22. Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc. Co to jest za informacja? Okoliczności będą zmienne. Nie zawsze jest czas siania. Jest czas siania, ale jest też czas zbierania. Jest lato i jest zima. To takie, wiecie, to są takie banalne przykłady dla nas, żebyśmy widzieli, że okoliczności są różne, nie? Różne są. I teraz to nasz umysł ma być stały, a nie okoliczności mają być stałe, bo nikt z nas nie jest zabrany z tej ziemi. I dam wam taki bardzo prosty, tak powiedziałem, prosty, aczkolwiek prawdziwy, mega przykład. Jak diabeł dzisiaj kręca ludzi w kościele, znaczy nie tylko w kościele, ale w kościele też. Przez oglądanie zdjęć i nadawanie im rangi. Wiecie, wyobraźcie sobie teraz taki klimacik. Ludzie mają wolny czas, sobie siadają, przykład jakieś małżeństwo, czy coś tam, jacyś przyjaciele, siadają sobie, zaczynają przeglądać filmy, nieważne. Nie, filmy, zdjęcia, nieważne, czy one są tam w komputerze, w telefonie, czy one są wydrukowane. 95% ludzi zaczyna towarzyszyć coś takiego. Jeszcze jak leciało. Tacy byliśmy jeszcze wczoraj, wystarczał mały gest, wystarczał gest. Tacy sami jeszcze wczoraj. I gdzie to wszystko jest? I automatycznie, zobaczcie, sięgając w historię, ludzie się już nie mierzą z okolicznościami. Umysł w naturalny sposób idealizuje tamte stany. Już człowiek przestał żyć dzisiaj. Już wyszedł w ogóle z tego, kim jest i co ma. Na tamtej konferencji, w tym 2006, to było takie namaszczenie. Ja wtedy tak wprawdzie, a wtedy tylko wprawdzie w duchu chodziłem. Wtedy to ja tak naprawdę. I co? Już się skurczyłeś. Dzisiaj nic nie zrobisz. Jesteś bezużyteczny. Więc pokutujesz, jesteś bezużyteczny. I rozklepany. Prosta rzecz, zdjęcia pooglądane. Już takie ładne były, no fajnie to było, nie? Kilka razy zacząłem tego doświadczać, wziąłem zdjęcia i jak mi się jakoś tak zaczęło w ogóle robić, że jakoś tak, że się ja zostawiam to. Słuchajcie, ja nie mam czasu na jakiekolwiek flirtowanie z diabłem. Że ja sobie pozwolę na emocjonalną wycieczkę. O, 20 lat temu, o, miałem takie fryzury, miałem takie tutaj w ogóle ten, teraz już nie, tutaj już. Co mi to obchodzi? Dzisiaj jestem silny, dzisiaj jestem piękny, dzisiaj jestem młody. Podbiłem sobie do głowy, że młody jest ten, który ma więcej pragnień niż wspomnień. Ja mam bardzo dużo pragnień. Jestem najarany na pragnienia generalnie, tak? Więc ja jestem młodym człowiekiem i nie obchodzi mnie to, że zmarszczki wtedy nie miałem. Co to jest, co to w ogóle ma za znaczenie? Gdzie ja popłynę? Na co sobie pozwolę w ogóle? Nie mogę. Prosta rzecz. Prosta rzecz. Oglądanie zdjęć. Znaczy, to tylko taki prosty przykład, bardzo prosty przykład. Jak można się rozregulować? Stały umysł, dopóki się zdjęcie włączę, nie? Prosta rzecz. A co mówi? 2 Koryntian 6:2. Oto teraz czas łaski. Oto teraz dzień zbawienia. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj jest namaszczenie. Dzisiaj jestem silny. Dzisiaj uzdrawiam. Dzisiaj uwalniam. Dzisiaj szerzę królestwo. Dzisiaj jestem najmądrzejszy. Dzisiaj. 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 Z tej perspektywy. Dzisiaj. Mam stały umysł. Zapominam o tym, co za mną. Chyba, że Duch Święty mi przypomni na potrzeby na przykład tego, żeby się czymś podzielić. Zapominam. Nie rozważam. Tym zakończę, przyjaciele. Ale uważam, że w ogóle moment, w którym jesteśmy,
to, co mówił Artur a propos demonów, a tak naprawdę umysłu i to, co jest związane z tym duchem sierocym, tak naprawdę jak postępować po tym, jak ten duch zostanie wyrzucony. Jak w ogóle budować swoje myśli, jak kształtować, jak... To umysł jest kluczem. Naprawdę, nasz umysł jest kluczem do tego wszystkiego. Bez tego umysłu, tak, jeśli on jest... Czyli najpierw, tak jak powiedziałem, najpierw on ma być zdrowy, a zdrowy jest, jeśli na serio traktujemy naukę, która jest tutaj podawana, i później ma być zabezpieczony, ma być stały. I to jest kilka tych elementów, jak dbać o to, żeby on był stały. Amen. Amen.